Łowicz jako region etnograficzny zajmuje obszar północno-zachodniego Mazowsza. Mieszkańcy tych ziem, zwani księżakami łowickimi, stworzyli własną, odrębną kulturę. Dziś chcielibyśmy przypomnieć całe piękno ludowej tradycji, którą udało nam się odtworzyć przy udziale regionalnych zespołów pieśni i tańca. Rytm życia wiejskiej gromady wyznaczały pory roku, w które wpisany był kalendarz dorocznych i rodzinnych zwyczajów i obrzędów. Rozrywka i zabawa, zwana potocznie muzyką, przeplatały się z pracą i stanowiły zakończenie wiejskich uroczystości. Z zimowych zwyczajów najbardziej znaczącym było składanie życzeń na dzień Nowego Roku. Dorośli chłopcy, idąc przez wieś, zatrzymywali się przed każdym domem i życzyli gospodarzom wszelakiego dobra. Nadejście grupy kawalerów zapowiadało trzaskanie z batów, aż echo niosło po całej wsi. Baty były specjalnie plecione w 4 lub 8 kantów i miały ponad 2 metry długości. Witam was, chłopoki. Na ten nowy rok życzymy wam, byście zdrowi byli, by wam się dobrze działo w stodole, w chlewiku i w kąciku. I wszystkiego najlepszego. Dziękuję, Bóg za to. Szczęść Boże wam. Trzaskaniem z batów chłopcy dziękowali także za otrzymane datki. W którymś z domów wędrówka kończyła się muzyką. Witajcie, gospodarzu! Na ten nowy rok życzymy wam wszystkiego dobrego, byście mieli pełne stodoły, pełne łobory, byście byli zdrowi i szczęśliwi na ten nowy rok. Dziękuję wam, chłopaki, zaproszę was do izby. W tradycji łowickiego folkloru z tańcem związane są nierozerwalnie przyśpiewki, układane na żywo lub też odtwarzane z własnego repertuaru. Fartuszek pod kolanka i spódnice w wielkie koła, a chłopoków dookoła.
ale żyją grubo w pasie. Oj, która chłopców lubi, ale każda się upasie. Dźwięki muzyki, jak to zwykle bywa, przyciągają kolejnych gości. Wśród nowo przybyłych harmonista z Michowic Stanisław Rosiński i jego żona oraz znane śpiewaczki starszego pokolenia z Krosnowej i Waleria Czubak z Błędowa. Przypomni ona za chwilę swoje dawno niewykonywane przyśpiewki. Tak brzmi harmonia warszawska firmy Jakubowskiego, trzyrzędówka z 24 basami, bardzo rzadko już spotykana. Moi nie zważo i ty na to, ale żyją piegowato, albo zimą pod pierzyną, a to my piegi zginą. Oj dana, oj dada, da, oj dana, oj dada, da. Harmonista przejął tu rolę kapeli, która nie tylko przygrywała do tańca, ale także odgrywała przyśpiewki. Tak wygląda współczesny strój kobiecy. Jest on bogato zdobiony haftem z różnobarwnych koralików lub wielobarwnej muliny. Wśród dekoracyjnych motywów roślinnych najczęściej spotykamy róże. W pasiaku kobiecym przeważają barwy zimne, głównie niebieski i zielony. Tkanina wykonana jest na ręcznych krosnach z przędzy lniano-wełnianej.
Łowicki strój ludowy powstał w połowie XIX wieku i przeszedł kilka przeobrażeń kolorystycznych. Początkowo przeważał w nim kolor czerwony, który został zastąpiony przez pomarańczowy. Około 1930 roku w kobiecym pasiaku zaczęły przeważać barwy zimne, a pomarańczowy pozostał podstawowym kolorem stroju męskiego. Wiosna to bardzo ważny okres w życiu rolnika, którego największą troską jest urodzaj. W tradycyjnej obyczajowości wiejskiej magiczne zabiegi zapewniały dobre plony. Do takich praktyk, znanych od najdawniejszych czasów, należał zwyczaj chodzenia maszkar na zakończenie karnawału, czyli w ostatki. Miały one obudzić pozornie śpiącą przyrodę i poprawić wegetację roślin. Maszkary, czyli chłopcy poprzebierani za różne zwierzęta i postaci, robili jak najwięcej hałasu i płatali różne figle. Niedźwiedź powinien być cały okręcony słomą i prowadzony na słomianym powróźle, ponieważ słoma wróżyła dobry urodzaj. Łoj puszta, na stół puszta, a do tych chałupiny, a to jak nas nie puści, ta to pójdzie ma do inny. W podziękowaniu za życzenia gospodarze obdarowywali maszkary jajkami i częstowali pączkami, a wszystko to kończyło się wspólną, wesołą zabawą. Kujawiak uznawany jest za najbardziej reprezentatywny z tańców łowickich. Symbolizuje on polską tradycję taneczną. Jego charakterystyczne, rozkołysane tempo rubato wykorzystał w swej twórczości Fryderyk Chopin jako cechę identyfikującą muzykę polską.
Oberek, stanowiący kontynuację Kujawiaka, zachowuje ten sam muzyczny charakter, zmieniając tempo. Do wiosennych zwyczajów należy też dyngus, czyli oblewanie wodą w drugi dzień świąt wielkanocnych. Wywodzi się on z dawnych praktyk magicznych, mających sprowadzić deszcz na uprawiane rośliny. Gospodarz mający córki na wydaniu zapraszał często dyngusiarzy na muzykę. O, już idą dyngusiarze. Nie dajcie nam hardo, bo będzie wam twardo. Szury bury narobiały, gdzie są kury. Wilkłogóry w zawisą, żeby się chleb nie rusął. I ciętoż, przywitaj dyngusiorzy, zaprosi do izby. Zaproszą was wszystkich, kochane dyngusiorze, do chałupy. Chodź tak, popoki. Oto tu dyngos. Sodrydzin, na kunopie i na lin. Zabawa rozpoczynała się od obtańcowywania córki i matki. W parafii kocierzywskiej obok pasiaka nosi się także jednobarwną spódnicę układaną w drobne fałdki, a do niej czarny fartuch bogato zdobiony haftem. Dyngus w szczątkowej formie przetrwał do naszych czasów, ale dziś zasadniczą rolę odgrywają w nim momenty matrymonialne, a obtańcowywanie matki powinno przysporzyć łaskawości rodziców panny. Oblewanie zaś dziewczyn świadczy o ich powodzeniu. Coś to oblewanie! A teraz chłopoki, idź ta po nas działuchy ze wsi. To sobie trochę potańcuje ta i pobiesiaduje ta. Idziemy się potańczyć teraz. Zelman jest znanym od dziecka tańcem zabawowym, który spotyka się także w innych regionach.
Wyrek to jeden z najbardziej charakterystycznych tańców regionu łowickiego. Tańczony ogromnie żywiołowo. Muzyka inspiruje akcenty i ozdobniki rozłożone w różnych częściach taktów i frazy muzycznej. Moment popisu wyznacza fantazja tancerza. Zwyczaje i obrzędy letnie rozpoczynały się 23 czerwca, kiedy to słońce zbliżone jest najbardziej do ziemi, potęgując według wierzeń ludowych jej siłę, którą ona przekazuje z kolei plonującym roślinom. Do najbardziej znaczących w tym okresie należały obrzędy żniwne, wieńczące wytężoną pracę rolnika. Dożynki to święto plonów, które otwierał korowód żniwiarzy prowadzony przez kapelę w stronę domu najbardziej zasłużonego gospodarza we wsi. Gospodarzowi składano wieniec uwity z najpiękniejszych kłosów i świeżo upieczony chleb. Przyjmijcie, gospodarzu, ten chleb i podzielcie go sprawiedliwie między wszystkich. To jest chleb z tegorocznych zbiorów. Będę go dzielił sprawiedliwie, żeby każdy miał dosyta. Niezwykle uroczysty był ceremoniał dzielenia się chlebem, z namaszczeniem, jak świętością. Żniwa, żniwa już po żniwach, a dejcie nam beczkę piwa. Beczkę piwa, beczkę miodu, przynieście nam do ogrodu. W pięknym sadzie, tam po tym żniwnym mozole, wspólnie się tu pogościmy przy tym jego mości stole. Bo pracować trzeba było w tym łopale i na słońcu, żeby to, co ziemia dała, wszystko zebrać aż do końca. Ojcu to ród chłopa, a nie z pana ojdodana. Jak żniwują to do nocy, jak tańcują to do rana. Po części obrzędowej przychodziła pora na wspólną zabawę, którą rozpoczynał tradycyjnie gospodarz, zapraszając do tańca przodownicę.
walcyka. Walczyki wywodzą się z lirycznych pieśni śpiewanych przy okazji różnych obrzędów i uroczystości. Tańczone są płasko i żywo w tempie zbliżonym do mazurka. Tancerze zachowują prostą, godną postawę. Najstarsza kapela łowicka składała się ze skrzypiec i bębenka. Taki skład pozwalał na swobodne rozwinięcie melodii przez skrzypka. W latach późniejszych skład ten uzupełniła harmonia, która zmieniła funkcję skrzypiec na towarzyszącą. Polka, bardzo popularna, jest najmłodszą formą taneczną w regionie łowickim. Określa się ją przydomkami drobionej, bieganej i trzęsionej. Polki tańczone są wirowo, w prawo i w lewo, również ze zmianą kierunku.